Witam w pracy. Dziękuję dwóm nowym wspierającym. Są nimi Jakub Pestka i Siwariusz. I dziękuję również Mister Michał za osiągnięcie nowego poziomu. Co ja teraz robię? Zaraz pospawamy z Pawłów 12. Przed chwilką był tutaj Bartek Wiewiór. Przymocowaliśmy razem tą skrzynkę, bo we dwójkę zawsze raźniej bezpieczniej. Jakby było więcej czasu, to jeszcze by mi tutaj pomógł to spawać, ale niestety ja się bardzo już spieszył, bo jest godzina 15:03. Ja mam czas do 18:00, więc sobie tutaj jeszcze zostanę i sobie to pospawam i dokończę. Ale niestety Bartek już musiał znikać. Dziękuję za wspieranie. Zapraszam do odcinka właściwego. Trzymajcie się, cześć. Dzień dobry, witamy serdecznie w nowym dniu. Dzień dobry. Co mamy za zadanie zrobić? Już mówię, to jest taka studnia głęboka. Już chwilę się wietrzy, żebyśmy tam sobie mogli w miarę bezpiecznie wejść. I musimy tą mufę wyciągnąć i wymienić na tenio. W środku są, jest kabel, nie wiem, 48, a jota albo 24. Nie pamiętam, czy 4. Nie, to nie ma znaczenia. Ale dwa włókna skręcają do jednego budynku. I trzeba będzie po prostu zrobić taką chwilową awarię na ten jeden spaw. A robimy to dlatego, że trzeba będzie kablem 72 kiedyś nawiązać się do tej mufy. A tutaj zrobimy to bez problemu, a w tamtej nie, bo tamtej owal ma zajęty już. Tak. Dlatego trzeba będzie tam teraz wejść, ją wyciągnąć i sobie wymienić elegancko. Mufa wytargana. Zaraz Wiewiór już zaprezentuje, jak ten stolik się rozkłada. Na pewno dużo osób wie, ale nie każdy. Tak. Tak, tu ktoś do mnie dzwoni grzecznie. Pewnie Przemysław Piękny. A skąd wiedziałeś? Po prostu czułem to. W serduszku. Przepraszam, że zawracam gitarę. Ty mówisz ten numer, ten 100% ten tutaj z gablotki? Z gabloty. Do administratora? Tak. Taką rybkę złowiliśmy, zobaczcie. Bardzo fajna. To co, otwieramy na żywca. Zobaczymy, co tutaj jest grane. Uwaga, na żywca jedziemy, to tak trzeba to zrobić. Ale jakie śmieszne piski. Prawdziwe. Kto tak robi? U tego operatora się takich nie widziałem. Tak. No i taka jest sytuacja. 48 jest właśnie w przelocie i musimy ją przełożyć tak jak było właśnie, nie ruszać, bo to coś zasila na pewno, nie? Niestety będziemy musieli przerwać właśnie tą tubę niebieską z tego kabla. To jest 12 odchodząca do budynków za nami. Ale ciekawą mufę dostaniemy z powrotem za to. Tak, i są dwa spawy po prostu. No i trzeba będzie zrobić malutką awaryjkę, chwilutką. Ale na to jest wszystko legalnie, więc możemy to spokojnie zrobić sobie. A co to jest? A ostatnia jest po prostu odwrócona jako... No, a tutaj taka ciekawostka, to jest to takie właśnie włókno. Zobaczcie, a jakie fajnie przesuwa, jak bąbelek powietrza. Po prostu. Nie no, komuś może zabrakło, albo sobie nie domierzył. No po prostu nieważne. Ważne, żebyśmy teraz tylko przywrócili tak samo jak było. Bo tuba... Aha... No tak, musimy być ostrożni strasznie, bo... Tuba pomarańczowa cała jest w przelocie, więc musimy to wygrzać, ten kabel, wyciągnąć go spokojnie bardzo i ostrożnie. Tak. Taka jest prawda. Dobra, to próbujemy. Najpierw sobie uzbroimy może tą taniówkę. Tak. A tutaj sobie spokojnie to jakoś wygrzejemy i zrobimy. Najpierw może odetniemy ten kabel taki pojedynczy. Zamocujemy tam. I na końcu sobie zrobimy w spokojności ten przelotowy, ten zasilający, no bo to jednak ważniejsza sprawa jest. Zapytacie, jak dużo on zasila dalej? Niestety nie wiem, musiałbym to gdzieś sobie odszukiwać w takich schematach, ale nie warto się tym zastanawiać. Po prostu musimy zrobić to jak najszybciej, jak najsprawniej. Do mnie dzwoni. Czy to jest Przemysław Piękny? Tylko Piękny. Adam. No i sytuacja wygląda następująco. To jest nowa mufa Tenio. I włożymy sobie nasze kabelki tutaj od tyłu, 3, po to, żeby kiedyś dołożyć jeszcze 72. I będziemy sobie to organizować
kiedy ten będzie ten kabel. A na razie wkładamy tutaj w tą dziurę. I sobie zrobimy tak, że wyciągniemy sobie te spawy i te włókna wolne na stolik. Zaraz tu uprzątniemy te wszystkie graty niepotrzebne. Wyciągniemy te kable, wypalimy stąd, przyłożymy do tej mufy. Postaramy się to spawanie zostawić może na ostatnią chwilę, mimo że będziemy musieli tak naprawdę i te tuby przykrócić. Tak naprawdę te, to będziemy musieli MSAT-PM5 obkrócić, no bo będą do tego za długie, tu się muszą kończyć tuby, nie? Więc to będzie transplantacja taka dosyć skomplikowana. Tak, bo można uszkodzić, prawda? I będzie wtedy... Każde ryzyko jest ryzykiem większym właśnie. Ale czy kupujesz nowego MSAT-a swojego? Od firmy Ripley Tools. Nie wiem, czy nowego, bo boję się nowego. Jak stary jest. Dobry jeszcze. A nowy, zapytacie, jest w torbie tutaj. A stary jest tutaj. Ach. Zobaczcie. Taki teraz jest urodzaj. Dzięki firmie Ripley dostałem gratis nówkę sztukę tą. A to jest nasza spracowana stara wersja. Mimo, że daje radę tak naprawdę. O, nie można narzekać. Ja ich poprosiłem tak naprawdę o nowe ostrze. Bo to jest takie trochę przyrdzewiałe, może już takie trochę, widać, że takie ślady ma odciśnięte jakieś od dupy. Połóż obok siebie i widzowie będą wiedzieli, o co chodzi. Jezu, ile tego tu zapasu jest? Zobacz. Najlepiej sobie przetestować właśnie takiego MSAT-a, jeśli masz taką tubę wolną, obciętą, nieużywaną. My nie mamy takiej tuby, nie możemy sobie przetestować. Dlatego trzeba będzie użyć po prostu na żywca jechać. A z tej 24 nie możemy? Tu nie ma 24, tu jest tylko 12. To jest koniec. Poza tym ten kabel to ten to jest inny, prawda? To jest niebieska, to jest cięższa tuba jeszcze. Tutaj mamy taki tester, prawda? Te numerki, to jest taki tester, że musisz sobie tutaj przyłożyć i wtedy sobie patrzysz, nie? W miarę. Tak. Na tym też taki miałem, ale nigdy go nie używałem. Ja sobie od razu przytykałem do tych otworów tam, jak mi to w miarę pasuje. Dobra, chłop czekaj, wyciąga. Czekaj. Dlaczego to jest takie niebieskie wolne włókno? Co to jest? A nie, bo to może być z tego jeszcze. Tak, to jest z odejścia, oderwaniec od tych końcówek. Dobra, czyli nic się nie stało jeszcze złego. Jeśli zapytacie, czy ja wiem, jak korzystać z tego próbnika, to nie wiem dokładnie, bo ja bym stawiał tutaj, nie wiem, to może maksymalnie środkową pozycję. Dobra, nie stresuję. Będziemy się z tym stresować później. Ja wolę się stresować szybciej. Ja się zestresuję dopiero jak na przykład pójdzie coś niekontrolowanego się stanie. Masz rację, nie ma co. No, tak naprawdę, jeżeli to było tylko i tak 10 spawów więcej, to czy nas zbawi to? Nie, tylko szkoda abonentów, którzy by tam nie mieli usług w tym czasie. Tak, to jest ten kurde gaz, który jest bardzo agresywny i ciężko go wyregulować, bo troszkę dosłownie go przykręciłem. Fuh, ale rak, czuję tego raka. Dajesz. Dobra, straciłem twoja kolej. Ręce. Masz? O kurcze. Niżej, ale się, dalej. Ale się skręciło, kupimy. To teraz musimy dorównać. Musimy wszystkie ci ręce palić teraz. Spalił mnie! I czekaj. No co to już jest ale tak? No dobra, to potem. Potem tu usuniemy tą gumę, co? Dobra. Nie, no możemy teraz, jak chcesz. No, proszę bardzo. To może by trochę podtrymować. Ale ciekawe włoski. Trochę jaja podgolić. Niestety, ale ten kater to już taki trochę ciulaty. Ciężko to. To tnie. Zobaczyć, no pokaż. To tak ciężko będzie złapać. No, dużo lepiej. Dobrze. Czy mamy porcik jakiś do tego? Tak. Zapraszasz. No to trzeba będzie podgrzać niestety. No i robimy.
dotąd pyk blaszeczki. To teraz? A brawo, ja ślepy byłem. Doktor Wiewiul to jednak zawsze pomoże. Ja się przygotuję. A to można zobaczyć, jakie ładne podtrytki. Podtrytki? Tak, zamiast taśmy. To gumsko. A no. I teraz tak, usuniemy resztę tej gumy, bo nawet pod opaskę nie do końca dojdzie. No i musimy tą tubę skrócić. Możemy sobie to oczywiście zrobić kręciołkiem i potem to zsunąć, a możemy też spróbować naszego MSATA 5. Ale nie spróbujemy. Chyba. Spróbujemy kręciołka tego nowego. O, pik, tego sobie się, no lepiej na tym próbować MSATem. Tylko, że to jest inna tuba. Ta jest grubsza, ta jest cieńsza. Racja, no dobra. To wpierw zgrzejemy to, tak? To można tutaj chyba już normalnie włożyć. Nie no, żeby nie? To może... Podgrzać dookoła? Tak. No dobra. Proszę bez włosów na ręce. Dobra, spróbujemy ciachnąć. Oj. Trzeba siły użyć. Poszła guma. No i to i tak manewracać się przyda do kręciołka jeszcze. Dobra, czyli co? Kręciołkujemy tym, czy tamtym MSATem próbujemy nowym? Bo raz się żyje. Wcale nie musimy, ale możemy wypróbować ten MSAT 5 tutaj. I jeśli chodzi o to, to sobie przymierzam na przykład otwór. I ten uważam, że może być trochę za luźny, bo jak sobie tutaj zapnę, to coś tam się chce zaczepić, ale nie wiem, czy mogę ufać temu. Dlatego spróbuję do tej najbardziej, najmniejszej dziury. Oj. Tam to się przesunęło, bo możemy to w sumie tu wsunąć. Już wczepić. Nie wiem, chyba się nie wczepiło. Ale dobra. Dalej wystaje, zacz. Tak. Dobra, to co, próbujemy. Raz się żyje. Tylko, że jak damy tu, tędy. A, to damy tędy, bo tu już trochę pozadzierałem tą tubeczkę. Tym ostrzykiem. To zobaczymy. No kroi. Patrzcie. Mięciutko i gładziutko, naprawdę. I już. Widać, że ostrze nowe. Czy to było jakby potrzebne? Nie, bo mogliśmy sobie to ściągnąć, kiedy te dwa spawy. Ale teraz uczymy się nowych technologii. Mimo, że mamy MSAT 5 od dawna już. I znamy go. Teraz sobie robimy tak. Bierzemy jakieś takie precyzyjniejsze rzeczy. I już. I tutaj sobie schowamy wcześniej, bo mi się tutaj ten początek taki trochę zadarty jest. I o. Pytanie, czy mamy gumę w ogóle? Ale powinna być w zestawie, bo to jest nowa mufa. I to teraz musimy sprawdzić, co tu się dzieje. Musimy zrobić to tak pod kątem. O. I teraz dopiero się trzyma. Dziękuję mu za uwagę. Dobra, to teraz przechodzimy już do takich diametralnych sytuacji, bo teraz nie wygrzejemy tej gumy, no bo mamy tutaj włókna pracujące, więc teraz to łamiemy. Ja chowam te włókna do dodatki, wiewiór wygrzeje i zaraz pomogę to wyciągnąć w tym czasie. Gaz. Nie, gaz. O chuj, to i tak nie był potrzebny. Już. Kurwa, to się pali cały czas. A jakby w nogę coś poleciało. Ale się teraz zakopciło. Kabel się skopiło. Bo to może... Nie, to ślad kleju. Dobra, teraz musimy podciąć te tubancje.
Tutaj bym użył środkowego i zobaczymy, czy będą jajca i będziemy obierać kable na nowo, czy nie. Nie, bo to środkowe jest za małe jeszcze. Więc jedziemy niżej jedno okieneczko. Kto tyle taśmy tu dał, ja chcę wiedzieć. Też nie... O, coś chcę złapać. Tak bardzo... nie brawo. Nie, nie chcę. To by się ślizgało. No to dziwne, że widać różnicę między tymi tubami, a najmniejsze okienko tylko chcę tutaj zadziałać. W obu przypadkach. To jest bardzo ciekawe. Dobra, próbujemy. Lekutko. Pyk. Tutaj żółte? A nie, to co to jest? Ścinka jakaś pewnie, bo dziwne, że żółte, ale... Ale żyją tu peczki, żyją. Teraz tylko bardzo ostrożnie. Tylko przytrzymam najpierw już. Jest, siedzi. No i druga strona, też jedziemy najmniejszym kółeczkiem. I delikatnie. Nie łapie? No, najmniejszy to jest kółeczko. Ścisnę mocniej na początku, dobra, jest, idzie, puszczam. Pyk. To co chodzi? No, nie docięło, ale śmiesznie. O, dobra, rozerwałem to po prostu trochę siłą, ale udało się. I trudno, powiem wam, że trudno było to rozplątać, tak żeby te tuby jakoś się fajnie złożyły, bo naprawdę przez te majdanie to się trochę to pokręciło, ale dobrze, że Bartek tutaj udało mu się ostatnim jakimś tam manewrem wyprowadzić to na prostą, bo to wyglądało już tak trochę ciulato, powiem wam, dramatycznie. Już myślałem, że chuj z tego będzie, tak szczerze. A teraz z pawarką... podobno ze średniej półki. Tak. Z półki DVP. Tak się dowiedziałem. Pozdrawiam serdecznie. Zrobimy dwa spawy. To będą bardzo kiepskie spawy. A ile sumitowo kosztuje? 27 tysięcy netto. To jest taka informacja od sprzedawcy sprzed pół roku. To jest tak, tylko że chodzi już o tą wersję 72C+, bo to jest tak jakiś poliftingu chyba model ogólnie. Około 27 netto. 72. Jak to ten spaw wygląda? Zajebiste, zerówki same. O, zapiszczało, to musi być to. To jest dobrze wyczyszczone. To nie jest full automat. I tak ludzie mnie za to hejtują. Wiek, fuj, to nie automatyczny nożyk. No niestety, nie jest automatyczny. Niestety takie tylko jest manualny. Myślisz, że jak powiem szefowi, szefie, kup mi nowy nożyk za 5 tysięcy na przykład. Nie no, za 3 na przykład, za 3. No on powie, co ty, ja stary się popsuł? Ja powiem, no nie. No i nie mogę niestety rozporządzać cudzym majątkiem. Nie mogę powiedzieć, że kup mi nowy. Po prostu, no. Mamy tyle wydatków innych. Samochody się non-stop prują jak stare gacie. Dobrze. Dobra, co ja teraz sprawdzam? Zapytasz? Tak, sprawdzam, kolejne. Czy stały budynki, bo to już nasze spawy były zrobione, więc to musimy zabezpieczyć. No i w zasadzie koniec. Jeszcze można opisać imieniem. Możemy też te takie wolne włókna z tej tuby, tamtej, co schowałem na dół, o te, skierować do tacki i jakoś tam opisać zgodnie z rysunkiem, żebyśmy na przyszłość już wiedzieli na przykład. Lub potem rysunek otworzyć, no zależy. Zależy. Ciekawe, czy się zaloguje, bo ja zmieniałem hasło, bo co miesiąc trzeba hasło zmieniać i czym bliżej ja wiem, jakie ja... A, mam już wpisane. Dobra, nieważne. Wpisuję to.
Na pewno są zalogowane, bo nie ma błędu wstępnego na całej karcie. Tak, jest zalogowane są. Trochę niestety potrwa, zanim takie informacje z takiego onta do mnie przyjdą. Tylko wiadomość, czekaj. A, przynajmniej dobrze. Nie, czytam wiadomość. W międzyczasie dzwonił Jerzy, także wiesz. Także coś się dzieje. No i taka sytuacja. Mamy tutaj dwa spławy zabezpieczone, plus cała tuba, która jest w przelocie zabezpieczona. Tacka mam podpisana, dlatego trzymam kabel. I my sobie nową tackę. Tip. Zrobimy sobie tutaj. Teraz tylko usuniemy jeszcze ten pozostałość kleju. Taśma jaka? Jedna, jedyna tkaninowa. Przymocujemy na opaski. Jakie masz plan, no i nie wiem, co będzie dalej, bo tam jest bardzo głęboka ta studnia. Teraz chyba nie będziemy wchodzić z tą spawarką, z tą z wiertarką tam, żeby to mocować. Myślisz? Jeśli trochę dostosujemy? Kurczę. Chcesz to zgrzewać? Czy dopiero jak będzie kabel, to wtedy pomyślimy, jak to będzie. Może jak będzie kabel, bo najlepiej to się z kablem takie rzeczy robi. Czy będzie jakiś stelaż? Czy nie, trzeba będzie zabrać w razie czego? No, są naprawdę dylematy. Ja mam stelaż, w razie co. Jednak uznaliśmy, że ten klej tak tylko pobieżnie ściągniemy, bo takie podgrzewanie nadmierne tego kabla to w ogóle nie jest zdrowe dla niego. Dla nas też wdychanie. Tak, i wdychanie tego kleju. No, będzie po prostu takie trochę to poklejone, ale niestety musielibyśmy tak naprawdę go obrać wcześniej, ściągnąć to. Ale czy to zwarte świeczki? Nie. No wtedy już byśmy zrobili naprawdę porządną awarię. Znaczy, byśmy się tutaj poobierać, nie? I wszystko... A, przesunąć. Tak, przesunąć te nasze cięcie, nie? Ale wtedy ryzyko, że MSAT-em, bo każdą to... Nie każdą, ale... No, tylko tamtą byśmy musieli dociąć. No, także rezygnujemy. Będzie po prostu tak nieco poklejone. Będzie troszeczkę wioski, ale... Chyba nam tego nie zarzucą, że to jest tak źle. A jak zarzucą, że źle, no to wtedy się zrobi ten patent, który można zrobić cały czas. Wtedy byśmy to zrobili już bezawaryjnie. Bo wystarczyłoby tylko przesunąć sobie te tuby, ale znowu tacki są poukładane, a ta tacka jedna jest trochę przeładowana, ta co jest wzdłuż, no taka sytuacja. Ostatnie sprawy kosmetyczne, czyli trochę gumki, zatyczki wszelakie. Tak, to a tak musi zostać, bo naprawdę kabel, kurczę, boimy, że się on przegrzeje, bo normalnie to się nie grzeje tak kabla mocno, a to trzeba byłoby to, nie wiem, zeszlifować chyba ten klej, kurczę, bo... Albo bardzo delikatnie podgrzewać, ale naprawdę nie warto, nie polecam tego robić. No ja idę po szlifierkę. Tak, będziemy go szlifować. Zamykamy do wora, wkładamy i lecimy do następnej mufy takiej trochę spelunki może z wyglądu, ale w środku nie. No piknik to rozbiliśmy może i konkretny, ale teraz się poskładać stąd to komu by się chciało. Za dużo. No i my teraz do wora. Jak będziemy mieli kabel tamten 72, to wtedy sobie spróbujemy tam wejść i tą mufę przymocować. Dzisiaj troszeczkę nie wiem, czy warto schodzić, tu mocować, przemocowywać i tak dalej. Następnym razem najwyżej będzie padać po prostu i też tego nie zrobimy. Jest powód, dla którego tego możemy nie zrobić, dlatego że jeszcze nie ma jednego kabla i możemy powiedzieć, że jeszcze trzeba wymierzyć stelaż, żeby pasował do tego kabla. Tak, a nawet jeśli go to mówię tam położymy, to nic nie stanie. Tamta też leżała tyle lat. No ale nie po to się Tenio tak pięknie montuje łatwo, żeby tego nie zrobić. Więc pomyślimy o tym, jak będziemy mieli zrobione całe wszystkie spawy. A na razie to idziemy do kolejnej mufy, bo szkoda czasu biadolić. Tak. Teraz jesteśmy w pięknej scenerii, bardzo. A mufa, obstawiacie, wyciągnięta z takiego szlamu nieco. Pokaż, jak tam jest dużo wody. Obstawiajcie, czy brudna w środku, czy czysta. Otwierajmy. Ale nie mamy stoliku czystym. Właśnie. Zakłady przyjęte, zaraz zamkniemy zakłady. Zamknięte zakłady zostały i co? Czyściunia. Ja pitole, ale ładna. I suchutka. No i ktoś umiał robić po prostu. Tak, no bo właśnie to jest też to, że jak folię dasz i ją spieprzysz, to po folii wpływa woda.
lubi. Co musimy tutaj zrobić? Musimy się zapoznać ze schematem i dorobić właśnie 6 spawów. No to opowiadam. Metodą małej zaginki, ponieważ okazało się, że ktoś na pałę pozaczepiał te zaczepki tutaj za te opiski. Są one opisane niby, ale bardzo źle. Więc mamy już to zlokalizowane. Teraz tylko trzeba zrobić 6 spawów i znajdziemy się w takim pięknym wieżowcu tam, o tam, tam za lasem. Tylko nie pamiętam, czy w tym, czy w następnym, bo jeden to jest jeden, a drugi to jest drugi. Są dwa. No bo to co, przystępuję do spawania 6 strzałów. To sobie schowam tutaj, bo niestety, ale wieje. I co będzie się robić? Tak, zwiewać. Czyli to są, a to są te z przyjścia, prawda? I one są obrane, bo je udało się obrać. I potem, co mamy do zrobienia, to musimy się wbić do garażu podziemnego. Najlepiej to za jakimś samochodem. I sprawdzimy, czy są otwarte pomieszczenia dwa. I tam musimy dospawać 3 spawy na Pigtail lub na, a właśnie to 3. Mamy paczkordy podwójne, więc zrobimy chyba po prostu 3 Pigtaile i wtedy 3 paczkordy rzucimy tak na koryto kiedyś, albo dziś, jeśli mamy, ale nie mamy chyba aż tego. No i już się krzaczy, tak, już się troszeczkę krzaczy, bo przez to, że to są wieżowce, to jest niestandardowa procedura, czyli po 3 włókna trzeba pchać. Aj. Tak. Wyłączona. Wyłączona spawarka, ale nie, no nie. No nie, to tutaj siedzę jak jakaś ta świtezianka, kurde, na rogu lasu. 120 sekund. Na pewno mnie zapytacie. Na pewno mnie zapytacie, czy chciałbym taki stolik. Odpowiadam. Nie. No jak nie mogę nawet nóg schować normalnie. To jest duży minus. Może i się składa. O, brak błędów. A co tutaj w spawarce coś odwaliło? Jest na ekranie taki napis brak błędów. Jedyny raz, jak się pojawiły powiadomienia, to właśnie 20 minut potem, jak gadaliśmy o Max Burgerze, że małe burgerki tam są. Tak. I zaraz była promocja, wejdź tutaj, zobacz, dostań. Tak, Baltyk zmierza do tego, że nigdy mu się nie pokazywały reklamy Max Burgera, a jak tam byliśmy albo mówiliśmy o tym, to zaraz tak, miał. No? Tak, podsłuchują i to jest prawda niestety. My w tym czasie zrobiliśmy sobie 6 strzałów. Karta mi się zapełniła i w ogóle wszystko się porobiło. Ale mamy gotowe. Zaraz będzie wiewiór układał na żywca, tak jak kiedyś na filmie też układał. A zdradzisz chociaż dokąd wymierzałeś? Nie. Po prostu jedź za kółkiem. Jedź za kółkiem i się okaże, czy to w ogóle włoży, czy nie włoży. Czy były poprawki? Były, bo co się w te 6 RS chyba ze 3 razy zdupiło sprawę, także tak. Spawy były wszystkie ok, żadna spawarka nie popsuła ani jednego. Ale FC6 RS tak zdupił, także będzie trochę różnicy. Na pewno nie aż tyle, co u kogoś tam, patrzcie, to jakie są zaciśnione te kółka trochę za mocno, bo wcześniej trochę podregulowałem, bo przecież nachodziły na to miejsce. O nie, zdradziłem, gdzie to ma być. No. I od końca samego, bo to jednak jest końcowa. Ale gdzieś śmieszna pani, jaki ma strój nietypowy. No, ona lubi tak kolorowo, po prostu może się ubierać. Czekaj, dobrze, pokaż mi z bliska, jak zaraz złamie chłop. Staram się mierzyć. No. Tak. A tutaj nie wchodzą nie wchodzą pod... Nie, chyba nie wchodzą pod... O, dobra. Dobra. Ale tam chyba pod spodem jeszcze jest tacka. To ktoś zaczął w ogóle od górnej tacki. Tak, to prawda. A szkoda, bo taką tackę moglibyśmy sobie zabrać, ale z drugiej strony... Mamy tam przecież były. Rzadko są używane. Temu fydu tutaj ktoś użył i tak naprawdę nigdy nie spotkałem się, żebym musiał w taką tackę wkładać. Są wolne miejsca. Ona leżała w szlamie. To jest brus tak wieloletni. Ale ładna jest, naprawdę.
Może Chińczyk, ale warty polecenia chyba. Te żerowce to powstały chyba w 16 roku, bo jakiś czas temu coś tam sprawdzałem, jakieś takie historyczne sprawy, bo ja robiłem tam dwóch operatorów innych w tym wieżowcu. I czy wam je pokażę? Nie pokażę ich. Dzisiaj? Bo nie ma czego tam pokazywać za bardzo, nie ma jak tam wejść w takie drzwi pewne, specjalistyczne. No i dobrze. Teraz co chowasz? Tylko zapasiki chowasz, prawda? Tak. Mam nadzieję, że dobrze wszystko poszło, bo sobie sprawdziliśmy. Mamy no trzy kable, prawda? Zawieszki są złe. My zrobimy może z drukarki jakieś opisy chociaż, albo coś. Chociaż nie wiem, czy mam drukarkę. Bo nie mam baterii chyba teraz aktualnie. Mogliśmy wziąć moje narzędzie. A to może tak skrócimy. No, piszemy jakoś tam ręcznie. Dużo skracałeś? No, tyle skracałem, tak. No to tak skrócimy, żeby... Wiesz, strasznie było mi ciężko znaleźć, bo to wychodzi dokładnie tutaj. No dobra. Czyń swoją czynność. No to tyle zostawię. Nic tak nie powiedział nigdy. Dłuższe zostawię, żeby nie było... O, wzacz. Tak, bo nam do spawania i tak spoko zastarczyło i tak. Nie, czekaj, to całkiem wyskoczyło. Czy jednak mają swoje minusy? No trochę wyskakują. No nie no, bo z naprzeciwka to wtedy się to powinno... Bo jak włożysz tak jak tutaj wszędzie, to się powinno to zablokować obustronnie. No. No to było. Ale tak to jest. Ja nienawidzę tych takich piórkowych, tych kurczę slotów, bo to jest badziewie. To jest straszne badziewie. Dobra. Tutaj kończymy scenę i zaraz zamykamy ten sarkofag. Boj, boj. Nawet patrzcie, jaki kabel brudny jest. Taki trochę brudno przygnity. Prawdę straszne rzeczy. A mufa szczelna. Jaki jest następny plan? To musimy się dostać do skrzynek dwóch operatora, takiego tego mniejszego. Tam są takie te boksy optyne obrzydliwe. I tam musimy dospawać trzy włókna na pigtail i trzy na wprost. I potem w drugiej serwerowni tylko trzy na koniec już na pigtail zostawić. W szafach dwóch będziemy musieli dopasować, przykręcić skrzyneczki rak ODF-y. Czy mamy? Mam nadzieję, że mamy śrubki, że są tam w środku, bo trochę jeździły te przełącznice ze mną i one mogły powybadać. No to o ty chciałeś wejść? Taki wielki ten komar tam siedział. Taki. Taki wielki komar? Co on tam robił? No wiesz, jak są męskie te takie, samczyki. Tak. Taki wielki. Jak świnia. Jak świnia. Ja chciałem ci pokazać, ale spiłem wygodnie. Tak, bał się ciebie, bo chciałeś go zjeść pewnie. No i teraz sobie chilloutuję na doniczce. Za 10 minut będzie pan, który nam podejdzie otworzyć pomieszczenia. I musimy dorobić tylko te brakujące sprawy. Czyli to jest taka typowa modernizacja. Ale jak to wykonamy, to pewnie się dzień skończy, ale będzie trzeba jeszcze wykonać jakąś taką trasę gdzieś po drodze, ponieważ my jesteśmy na Morenie, a taki old, do którego sygnał będzie zabrany skądś, to jest na Wrzeszczu. Oprócz tego, że ten kabel dojdzie, trzeba będzie ten 72 rozszerzyć, tam włókna 6 ukraść, to potem trzeba jeszcze będzie coś dospawać. Ale dzisiaj nam czasu już zabraknie, ponieważ zanim to zrobimy, to będzie zaraz 14. Jest jeszcze jeden temat, który dzisiaj może wyskoczyć. Wolałbym, żeby nie wyskakiwał, żeby wyskoczył na przykład no i na inny dzień, ale jest taka lokalizacja 36, nie powiem co dalej. Kurwica. I tam są takie wynalazki jak takie faty, outdoory tak zwane. No i był kabel zamontowany od mieszkania do tego fata, który się znajduje w studni. Ogólnie bardzo kiepski pomysł na użycie tego. Nie, bo te rzeczy, czyli takie Huawei'owe outdoory, one nie lubią piachu. A cała ta dzielnica to się w piachu po prostu utarza, nie? Dzięki czemu bardzo ciężko to jest podłączyć, coś odłączyć, coś zrobić. Coś tam wepniesz, wypniesz, kurczę, ciężko to wpiąć. Musisz mieć boczki, żeby to wypiąć i wpiąć. Ale do brzegu. Kabel został zaciągnięty, ale nie działa, nie ma sygnału. FAT jest bardzo stary, powinien mieć sygnał, bo podejrzewam, że inni klienci na przykład byli podłączani. Nie wiem tego, to się dopiero okaże. I dzwoniliśmy rano do klienta, powiedział, że da znać, o której ktoś może być i do tej pory nie dał znać, a minęły już ze 3 godziny. Także może to wypaść, może nie wypaść, może się dowiecie, co było powodem tego braku sygnału, może nie.
Sami tego nie wiemy, czy dzisiaj tam jeszcze pojedziemy. Bo teraz jak znikniemy do tych czeluści, to przez 2 godziny nas nie będzie i będziemy bez zasięgu. Także możliwe, że się rozminiemy. Aktualizacja sytuacji jest taka, że nie weszliśmy do tych pomieszczeń. Może nie tak, do pomieszczeń weszliśmy, bo przyjechał pan, bardzo miły pan ochroniarz, otworzył jedno, drugie, ale zobaczyłem po wejściu i normalnie duch mnie ze mnie wyszedł, bo mi opętało. Na tych skrzynkach jest kłódka barcz. A moje klucze pożyczyłem dzisiaj Pawłowi naszemu, ponieważ on pojechał na jakieś tam skrzynki, a klucza swojego nie ma. Bartek ma swój klucz Mantar, ale nie ma klucza barcz, bo nigdy się z nim nie spotkał. I ten kluczek trzeba byłoby chyba tylko dorobić, bo on raczej nie występuje w naturze już jako taki klucz. Bo tamten operator już nie istnieje, biuro nie istnieje, magazyn nie istnieje, nic nie istnieje z poprzedniego operatora, więc to tylko trzeba kluczek taki dorobić. No i skucha, kurczę, nie wejdziemy do skrzynki, nie będziemy obcinać, chociaż mogliśmy popcinać te kłódki, ale co byśmy założyli? Nie ma co założyć, bo tam nie ma Mantara w nich. Właśnie myślałem, że można było wziąć Flexa. Tak, ale to byłoby takie trochę dziwne, jakby tam człowiek się... No, by pojechał zaraz. Moglibyśmy to obciąć, ale nie bylibyśmy jak tego zabezpieczyć. Tylko na trytytkę w sumie. One by się zsuwały? Nie, no to tylko zapniesz, to te skrzynki mantarowe, ale na barcza normalnie by się trzymały. Więc spotkamy się, jak dostanę klucze swoje z powrotem, to się spotkamy jeszcze raz. Trzeba będzie to dospawać. Mufa. Chcieliśmy wejść do mufy, ale ta mufa śmierdzi alarmem. Przepraszam, ta studnia śmierdzi alarmem, ponieważ ja byłem kiedyś w studni obok, wprowadzałem kabel właśnie do starego operatora i tam był alarm, no i musiałem po prostu robić zgłoszenie i tak dalej, i tak dalej. A tej studni nigdy nie otwierałem, ale śmierdzi alarmem, więc zrobimy sobie takie zgłoszenie. I to nie jest już studnia operatora tego, dlatego robimy, tak jak rano bezpiecznie było wszystko super, super duper. A tutaj trochę śmierdzi takim tym sztynksem, więc... Widzimy się w następnym etapie, pewnie to będzie przyszły tydzień, bo jutro robię coś innego z pomagierem innym. Bo Bartek co robi? Wolne mówi, że ma, ale ja nie podpisywałem mu wolnego, nie pozwalałem. Także wszystko do kitu, do dupy i trzymajcie się następnego etapu. Pa, pa.